Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Na liczniku liczba okrągła, tak więc zapraszam Was na kolejny kolorowy odcinek i dzisiaj skupimy się na kolorze niebieskim w teleturnieju Familiada. A jest co omawiać, gdyż kolor niebieski to nie tylko Polska, ale także inne wersje tego teleturnieju na świecie. Ale może po kolei zaczniemy właśnie od Polski. Jak wiecie, od początku istnienia teleturnieju Familiada w Polsce, czyli już od prawie 30 lat, mamy podział na drużynę czerwoną i niebieską. Niebieska to ta zawsze z prawej strony. Jeśli z perspektywy Karola Strasburgera spojrzeć to z lewej, to są tak zwani pretendenci. Mistrzowie są na czerwonym, a pretendenci stoją na niebieskim. I właśnie ten kolor niebieski zawsze jest obecny od zawsze w polskiej wersji Familiady. No ale nie zawsze tak było. Zanim jednak przejdziemy do historii tej dekoracji, to skupmy się na Stanach Zjednoczonych. Oryginalna amerykańska wersja, obecne studio zdominowane jest przez kolor niebieski, jak widzicie na załączonym obrazku. Tak samo było w przeszłości, gdzie niebieskie elementy były zarówno w czasach Richarda Dawsona, jak i Raya Combsa, czyli w latach 76-85. Ta otoczka tablicy i liczników punktów była niebieska. No a w latach 88-94, oprócz tej niebieskiej otoczki wokół tablicy, niebieskie również były plansze z nazwiskami rodzin, jak możecie zauważyć po bokach ekranu. W czasach Richarda Dawsona były żółte, a w czasach Raya Combsa były niebieskie. A po powrocie Richarda Dawsona w roku 1994 całe studio zmieniło kolor na niebieski, jak możecie zauważyć na załączonym obrazku. Dominacja niebieskiego. W finale zmieniało się na czerwono, ale tutaj było całkowicie niebieskie. W czasie pojedynku. No i przechodzimy do Japonii. W Japonii, jak widzicie, logotyp był tak... 2/3 logotypu było w kolorze niebieskim. Również Japonia była pierwszym krajem, który miał podział na drużynę czerwoną i niebieską. Jak widzicie, po prawej stronie mamy niebieski licznik, niebieska drużyna stoi po prawej stronie, a także tło w scenografii w japońskiej wersji Familiady było niebieskie. Takie samo było w Holandii, tak samo było w Belgii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak widzicie, w Zjednoczonych Emiratach mieliśmy niebieską drużynę po lewej stronie, czyli tu było na odwrót. No i w niebieskim kolorze, w dominującej części są utrzymane dwie ostatnie scenografie brytyjskiej Familiady, czyli Family Fortunes z lat 2006-15, to na obrazku z lewej strony i na obrazku ze strony prawej z lat od 2020 do obecnie. Ponieważ ta wersja jeszcze oficjalnie nie została skasowana. No być może pojawi się jeszcze jakaś nowa seria Family Fortunes. No i ciekawostką jest jeszcze fakt, a może nie. Może na dzisiaj to wystarczy. Tyle przykładów użycia koloru niebieskiego w Familiadzie w różnych krajach. Tak więc na dzisiejszym odcinku to się nie skończy na pewno. Na pewno jeszcze do motywu niebieskiego w Familiadzie powrócimy. Za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!